I Dobropażalowec na Ruski Urok. Na prośby widzów przedstawiam swoją propozycję rozwiązania arkusza maturalnego na poziomie podstawowym w formule 2015. Egzamin maturalny odbył się 9 maja 2024 roku. Dobropażalowec. Zaczniemy od zadania pierwszego. Było to rozumienie ze słuchu. W zadaniu pierwszym należało powiedzieć, e, czy podane zdania są zgodne z treścią nagrania, prawda, a które nie są zgodne, czy fałsz. I odpowiedzi są następujące. 1.1. E, imię Atom robotu придумał papa Władysława. To jest fałsz. 1.2. E, e, malczyk bez truda naszł części dla создания robota Atoma. Правда. 1.3. С помощью новой программы мальчик хочет научить атома говорить. То есть, фауш. 1.4. Владислав самостоятельно учится работать с новой программой. И снова банджи. Фауш. И 1.5. Владиславу не нравится идея организации занятий по робототехнике в детских садах. То есть, правда. Zadanie drugie, tutaj trzeba było dopasować odpowiednie zdania do wypowiedzi i oto moja propozycja: 2-1 odpowiedź C. Autor teksta reklamuje swoje usługi. 2.2 odpowiedź F. Этот текст заинтересует тех, кто хочет найти похожих на себя людей. 2 три, ответ Б. Автор текста просит дать ему совет. Два, четыре, Д. Автор, автор текста изменил свое мнение. И два, пять, ответ А. Этот текст о странном обычае. Задание третье. A tutaj były trzy teksty do wysłuchania i trzeba było wybrać właściwą odpowiedź, zgodną z treścią nagrania. W pierwszym tekście prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź B. A w drugim tekście będzie odpowiedź C. I w trzecim tekście trzy odpowiedzi i odpowiednio wybieramy 3-3 odpowiedź C. A 3, 4 odpowiedź A, i 3, 5 odpowiedź B. I kolejne zadanie, zadanie 4. To był tekst do przeczytania, i trzeba było dobrać właściwe nagłówki do każdej części tekstu, i oto moja propozycja: A 4, 1 odpowiedź E, 4, 2 odpowiedź F. 4-3 odpowiedź C i 4-4 odpowiedź A. Zadanie piąte, też praca z tekstem. Trzeba było z podanych odpowiedzi wybrać właściwą, zgodną z treścią tekstu, zakreślając literę A, B albo C. Pierwszy tekst, pierwszy tekst, odpowiedź B. Drugi tekst, zadanie 52. Odpowiedź C. 53. 53 odpowiedź też C. Kolejne zadanie, tutaj już mamy troszeczkę dłuższy tekst i należało również z podanych odpowiedzi wybrać właściwą zgodną z treścią tekstu. Jakie zdanie является faktem, a nie subiektywnym mnieniem? 6.1. Отповедь «С». 6.2. Картину «Заснеженные горы» после аукциона. Отповедь «Б». Отправили на мусорную свалку. 6. 3, владелец картины «Кроссворд», узнав о поступке посетительницы. Отповедь «С». Рассмеялся. 6.4. Полиция задержала Дэвида э, Датуну за то, что он съел экспонат. Отповедь А. И 6.5. В последнем абзаце автор текста подсказывает, как научиться понимать современное искусство. Отповедь Д. Колейное задание, седьмое. мы tutaj текст, с которого усунято три здания, и trzeba было вписать... W każdą lukę, literę, którą oznaczono brakujące zdanie, tak aby utrzymać spójny logiczny tekst, i tutaj w 7:1 dajemy odpowiedź D. Odpowiedź D, to może być dobry, znakomy, albo przypadkowy pasicyl 7 7:2 dajemy odpowiedź A. Lubój drugi, my bez bezosobowa truda i 7-3 odpowiedź B. Za dwa miesiące takich snipów tam zebralo się bolie Następne zadanie, w którym trzeba było uzupełnić mini-dialogi, wybierając właściwą odpowiedź. I mamy tak 8-1. я могу тебе чем-то помочь. Да, помоги мне, пожалуйста, поставить посуду в шкаф. Отповедь С. Ощем два. Павел, ты не поедешь со мной на матч? С удовольствием, я фанат футбола. Отповедь С. 8.3. три. Нина, почему тебя не было на занятиях? Я так зачитала, что забыла о них. Отповедь Б. Ощем четыре. Я очень... Устала, давай немного посидим на лавке. Отповедь С. И общем, пенч. Оля, помоги мне, пожалуйста. Подожди, я разговариваю с Наташей по телефону. Отповедь A. И задание, А. И остатнее задание замкнется. А тут треба было выбрать выраз, который пасует до обу двух зданий. А венц девять в зоопарке моя э, сестра увидела панду в клетке, и Тештен вырос, вырасбэнди посовал до другого здания на нашей лестничной клетке. Всегда много мусора. Джевенч 2. Павел, где ты научился стрелять из лука, добавь немного лука в этот салат? 9.3. У каждого человека есть свой секрет. А нет, не секрет, только рецепт счастья. И врач выписал мне рецептные лекарства и сказал, как их принимать. 9-3 от С. C. 9-4. Наш тренер танцор международного класса. Игорь, ученик 9 класса, пасуя. И 9-пинч. Многие горожане. Многие горожане приняли участие в благотворительной акции от Povich Зрители тепло приняли выступление артистов. No, to wszystko z tych zamkniętych zadań. Zadanie dziesiąte. Każdy poradził sobie tutaj we własnym zakresie. Trzeba było napisać mail. Zawsze chyba są jakieś maile do napisania na języku rosyjskim, bo jeszcze nie było nigdy blogu albo jakieś innej formy wypowiedzi. No to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę. W komentarzu napisz, jak poszło Ci na egzaminie z języka rosyjskiego. Oraz koniecznie zasubskrybujmy kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Na pewno będzie rozszerzenie również w formule 2023 i w formule 2015. Wsywo Wam dobre, pa.